Tak wygląda samochód, który Jerzy Sztur prowadził po pijaku. Kosztuje krocie. Jerzy Sztur 75 litrów ma zamiłowanie do dobrych samochodów. W poniedziałek, 17 października, gdy spowodował wypadek pod wpływem alkoholu, kierował luksusowym Lexusem. Za auto tej klasy trzeba zapłacić kilkaset tysięcy złotych. Zobaczcie je z bliska na naszym wideo. W poniedziałek, 17 października, media obiegła wiadomość o wypadku, do którego doszło w centrum Krakowa. Jak przekazała Telewizja Polska, aktor Jerzy Sztur potrącił motocyklistę. Według pierwszych informacji mężczyzna rzekomo próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Policja ani sam zatrzymany nie potwierdzają jednak tych doniesień. Sztur miał nie zauważyć, że potrącił motocyklistę i dlatego jechał dalej. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Aktor miał 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak tłumaczył, zanim wsiadł za kółko, pił wino. Sprawcę wypadku odebrała z miejsca zdarzenia jego żona. Tym samochodem kierował po pijaku Jerzy Sztur. Trzeba za niego zapłacić astronomiczną sumę. Gdy doszło do wypadku, Jerzy Sztur kierował luksusowym Lexusem RX450H, czyli SUV-em w wersji hybrydowej. Oprócz benzynowego silnika posiada on dwie dodatkowe elektryczne jednostki napędowe, które odpowiedzialne są za napęd na przedniej i tylnej osi. To auto z wyższej półki, które zostało wyprodukowane w 2019 roku i jest dziś warte około 250 tysięcy złotych. Samochody tej marki towarzyszą aktorowi już od wielu lat i widać, że jest on do niej mocno przywiązany. Niestety, Jerzy Sztur na pewien czas będzie musiał pożegnać się ze swoim autem. Jego prawo jazdy zostało elektronicznie zatrzymane. Za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu grozi mu także kilkuletni zakaz prowadzenia pojazdu oraz inne surowe kary.